Zasadnie, że jeśli liczby rzeczywiste A, B i C spełniają nierówność, że A jest mniejszy od B, B jest mniejszy od C i A jest większy od zera, czyli taką nierówność jak tutaj, to zachodzi taka własność. Co tutaj zrobić? Na początku mamy jakieś ułamki 3 i 2 w mianownikach. Pozbądźmy się tych mianowników, czyli pomnożmy stronami przez 6, bo wspólna wielokrotność dla dwójki i trójki to jest 6. Czyli mamy 6 razy, tutaj damy w nawiasie a plus b plus c na 3, ma być większe od 6 razy a plus b na 2 sobie damy. Ta szóstka z dwójką się skróci, będziemy mieli 3 przed nawiasem. Ta szóstka z trójką się skróci, będziemy mieli 2 przed nawiasem. Czyli mamy 2 w nawiasie a plus b plus c jest większe od 3 w nawiasie a plus b. 2 razy a to jest 2a, 2 razy b to jest 2b, 2 razy c to jest 2c, większe od 3a plus 3b. Przerzucamy sobie na jedną stronę, powiedzmy, to co mamy z a i b, a c zostawmy po lewej stronie. Czyli będziemy mieli tak, 2c jest większe od 3a odjąć 2a, bo 3a odejmuje 2a, przerzucam na drugą stronę, dodać 3b minus 2b. Czyli mamy, że 2c jest większe od a plus b. No i w zasadzie w tym momencie mamy już koniec dowodu, co kończy dowód, tylko pasowałoby napisać taki komentarz. Zobaczmy, z założenia c jest większe od b. C jest większe od b. Skoro b jest większe od a, to też c jest większe od a. Skoro c jest większe od b i c jest większe od a, to jak my weźmiemy sobie i to sumujemy, dodamy, to co otrzymujemy? C plus C, czyli 2C, jest większe od A plus B. 2C jest większe od A plus B, co kończy dowód, bo z założenia C jest większe od B i C jest większe od A. Zatem suma, jak sumujemy dwa razy C, które jest większe od B i od A, mamy 2C jest większe od A plus B. I to nam właśnie tutaj wyszło z przekształcenia tej nierówności. Mamy zatem koniec dowodu. Nawet tak na logikę patrząc. Zobaczmy, jak mamy trzy liczby dodatnie. Załóżmy 1, 2 i 3. No to suma dwa razy największa z tych liczb jest większa od sumy średniej i najmniejszej, czyli 2 razy 3 jest oczywiście większa od 1 plus 2, no bo 6 jest większe od 3.